Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Let's Play po polsku, czyli zagrajmy w Grand Theft Auto 3. Tutaj Nathan Szatan i zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj być może... co ja gadam? Jak zwykle się wysłowić nie umiem. Przepraszam was za to. Dzisiaj zamierzam wykonać kolejną misję, która tym razem będzie od Salvatora Leoni. Stoimy przed jego rezydencją, tuż przed jego znacznikiem, więc nie traćmy czasu, tylko idźmy, wejdźmy na ten znacznik. Dzisiejsza misja nosi kryptonim Cutting the Grass. Leave us alone for a minute. The Colombian cartel is making spanks somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob who works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work. So follow him, and if he's ratting us out, kill him. No i dobrze, cutscenka się skończyła. Okazało się, że Salvatore Leon kogoś podejrzewa, iż sprzedaje tajne informacje kartelowi. I prawdopodobnie podejrzewa kudłatego Boba, Curly Boba w każdym razie. Dlatego musimy go śledzić. I również naszym zadaniem będzie teraz pojechanie do, nie wiem, Red Light District prawdopodobnie. Tuż o niedaleko klubu u Luigi'ego. Rise FM poproszę. Albo MP3 player. Aha, audycja się będzie zbliżać. Właśnie dostaliśmy kolejne informacje. Vice City doszło do spotkania dwóch wpływowych ludzi w mieście. Są to szefowie najpotężniejszych. Dobra, zatrzymamy się tutaj. To jest ta taksówka, do której Curly Bob wsiądzie. Pomiędzy gangami oraz i będziemy musieli ją śledzić. Mamy nadzieję, że spotkanie przyniesie wiele korzyści dla miasta, a konflikt między stronami zakończy się pokojem. Pewnie możecie, możecie słyszeć inną muzykę. Akurat puściłem sobie Iron Maiden album Fear of the Dark, oryginał jakby coś. I teraz gra utwór From Here to Eternity, tak. No akurat, jak miło. Teraz w Radiu Wieprz, czyli moim osobiście stworzonym radiu, gra Fear of the Dark. Ale niestety go wam nie puszczę, ponieważ istnieje ryzyko, że mogą mi zablokować filmik. Dobra, a my w tym czasie śledzimy kudłatego Boba, który akurat udaje się taksówką. Musimy się trzymać na daleki dystans. Ups, trochę się zatrzymajmy. Nie chcę być za blisko niego. Już mogę wszystko spieprzyć, a ja nie chcę tego rozwalić. Trzymajmy się na dystans. A wszystko będzie dobrze. Ale samochód sobie wziąłem, prawda? Dobrze, że to nie jest rzeczywistość, bo od razu podejrzewali, że ktoś go z mapy ścigę. Dobra, wjechał do Portland Harbor. Do doku. Powolutku, bez pośpiechu. No, Curly Bob wysiadł. Teraz będzie sprzedawać informacje kartelowi. Mr. Big Mouth himself. Will you follow? You know what goes on here is our little secret. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank. School. Now talk. Okay, so the Leons are fighting wars on two fronts. They're in the turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferrellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore is becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? No i jak widzimy, Curly Bob sprzedał informacje. Teraz trzeba go zabić. Łak, Curly Bob! Język ma inny. On jest tam. Dlatego go przejedziemy.
Wow, chyba do mnie strzelił, ale samochód, ale przeżyłem, cudem. I ma strzelbę i trochę pieniędzy, przyda się, dlatego sobie wezmę. Dobra, moi kochani, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was niebawem na kolejne odcinki, które miejmy nadzieję ukażą się już niebawem. Na dzisiaj polecany utwór to myślę, że czemu nie, właśnie Iron Maiden by znowu był, w związku z tym, że teraz gra. I jeden z moich ulubionych utworów to dzisiaj również z płyty Fear of the Dark, utwór Afraid to Shoot Strangers. Także zapraszam was serdecznie do odsłuchania tego utworu. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze z nim bawić. A w międzyczasie się z wami żegnam. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia. Trzymajcie się i pamiętajcie. Operary Diaboli, Fight for Metal. Ave!